Hej, jak widzicie, ja mam włosy takie suche teraz. Specjalnie przez jakiś czas nie używam na nie odżywki w ogóle. Wiem, że tak się nie powinno robić, ale chciałem przetestować sobie produkty z tego koloru, o których właśnie wam mówiłem. No i teraz przetestuję na swoich włosach tą maskę, która niby ma być totalnym hitem nabliżającym. Więc to jest maska for super glossy, expensive looking hair. Czyli moje włosy mają wyglądać drogo, zajebiście, cudownie. Więc zaraz sobie przetestuję. Moje włosy są naprawdę takie suche i są w stanie takim agonalnym trochę. Więc zobaczymy, jak to działa i dam wam za chwilę znać. Głowa umyta, czas nałożyć maskę i pokażę wam, jaką ona ma dziwną konsystencję. Zobaczcie. Tu było w środku takie wieczko, ale je wyjąłem, bo mi przeszkadza. Zobaczcie, to jest coś takiego. I zaraz wam pokażę. Włosy mam tylko osuszone ręcznikiem. I teraz patrzcie, jakie to jest dziwne w ogóle. To jest kisiel, taki gęsty, taki kisiel. Nawet się ciężko to nabiera na dłonie, ale no dobra. Bierzemy i kładziemy. Tak, wiem, że mówią, że maski się nie nakłada od skóry, tylko obciąża, ale ja lubię mieć tak obciążone włosy, więc don't judge me, bitch. No i sobie nakładam. Układam. Powiem wam, że nigdy w życiu się nie spotkałem z taką ciekawą, ale trochę dziwną konsystencją, jeśli chodzi o maskę do włosów albo odżywkę. Naprawdę, to jest dla mnie coś totalnie nowego. Moment. Więc nowość totalna. No i tam jest napisane, żeby przeczesać włosy, zostawić na 3-5 minut i spłukać dokładnie. I wiecie co? I ja sobie to zostawię na 5 minut, żeby dać taką, wiecie, żeby to miało czas. I spłuczę to, wysuszę włosy i dam wam znać. To znaczy, jeszcze nie wysuszę włosów, bo użyję taki drugi produkt, ale to w kolejnym filmiku. Ale zaraz wam dam znać, jakie mam odczucie po spłukaniu. Dobra, rzetelnie trzymałem maskę na włosach 5 minut, a nadal w sumie chyba 6. Więc zobaczmy, jak te włosy. I powiem wam, że na pewno ładnie pachną, tak delikatnie. I są takie. Wiecie co? Ciekawe to są takie bardzo nawilżone, ale takie lekkie. To jest dziwne, bo często po maskach są włosy takie, wiecie, takie jakby czuć, że coś tak jakby na nich jest. One są fajne, ale czuć. A tu ja nie czuję, żeby cokolwiek było, ale one są gładkie, jakby takie zdrowe, nawilżone włosy. Więc jak na razie spoko, super. No, pierwszy raz, no widać, że jest inaczej, że coś inaczej działa. Nie wiem jeszcze do końca jak. Na pewno mam te włosy nawilżone, ale są lekkie nieobciążone. Więc teraz w drugim filmiku pokażę wam, jak używam ten produkt taki ultra wiralowy, więc nałożę tylko to na włosy w tym kolejnym filmiku i wysuszę włosy na szczotkę. No i zobaczymy, jak one będą wyglądać. Ale jeśli chodzi o tą maskę, to na razie polecam. 9 na 10 na pewno. Do 10 nie wiem, może czegoś mi brakuje, jakieś, nie wiem, świadomości tej maski? Nie wiem.